Witam w trzecim odcinku z serii Pokémon Moon. I trochę się zaczyna tak jak drugi odcinek, ale nie pomyliliście, bo nie ma tu profesora. Tym razem uniknęłam z Lili. Sam profesor powiedział. Czytajcie. Dostajemy hajs. No i mówi, że mam ładną koleżankę. I się zawstydziła. Trochę. Albo spieszyła, albo po prostu się cieszy. I w tym odcinku tak naprawdę zrobimy niewiele znowu, jeśli chodzi o swoje ekspy. Ale po czwartym już, pomiędzy trzecim a czwartym postaram się zdobyć członka drużyny. Mówi coś o laboratorium. Tu mamy już kilka nowych znowu pokoków na Kosmok. Piu. No i tak. Dobra. Zwiedzamy ten chyba. Nikt nie chce z tego co wiem, a tu mamy trenera. Znowu jakoś. I tym razem grabinka. Użyjemy Watergona. Co należy było być ekspert. Jesteśmy 53 ekspa i kolejny poziom. Zostajemy. Tym razem pojedę do wszystko tylko 2 dychy. Są złomu kolano? Kość? Nie wiem, co było wpisane. Ale dobra. W trawach mamy... Aj, pokebola dalej. Może nowy jakiś nowy? Tak, jest nowy Wingu. Użyjemy Disarming Voice. Tym, że Watergun oczywiście jest dużo, pewnie będzie szybszych, ale ten nie jest szkodliwy, bo aż tylko 1 HP zabiera. Disarming Voice. Kolejny raz. Już wiadomo, bo już wykończymy Wingula. Dobra, lecimy po to, co chciałem iść. Awakening, budzis, uśpienia. Przedmiotem. Slowpok, spec defa chyba on daje. EV. No, kolejny raz mój disarming voice, jak nie, to bijemy poundem. No, tym razem critical hit nie wystarczy. Używa curse. No, Slowpoke jest wolny. Więc speeda tracić to dla niego to nic. Trzeba tylko, że obrony zwiększy. Ale on chyba umie curse i jeden atak. No właśnie, jeden atak zna. I to chyba nie jest fizyczne. Dobra, dobijmy disarming voice'em. D
To nie wystarczyło, używał i jałna. Mówię, pomogę, chociaż i tak już nie ucieknę i uśpi mnie to. Czyż nie, myślałem, że uśpi mnie to. Nie. Że jakby był kolejny jednego trenera, boks jakby. Już wtedy mu usnął. Ech. O, jest i Youngus, którym nie jestem zainteresowany z nim walką. Chyba, że ma większy poziom niż 6-7. A taki chyba tu nie ma na tej drodze. Dobra. Używam ucieczki. No i tak muszę do góry czy do dołu się stopniam? Chyba do dołu. Kolejny Youngus. Dobra. Tym razem może zmierzę się do posiadania mocniejszego pounda na wykończenie kogoś, na przykład na łapanie. Minimalnie fałto. Tak już pewnie zdobyliśmy. Od walk z trenerami zdobędziemy. Walnęliśmy w jakimś domu. Tu nic nie ma. Można się spodziewać. Kolejnym głosem chyba nie będę sobie zwracał głowy. Teraz poziom 7. Dobra, nie. Nie chcę marnować czasu swojego i waszego na Youngusa. Wyjdziemy do Lili. Coś się dzieje. Let's go give her. Pokaż na co ci stać i tak dalej, chodź do mnie. No, że tam skąd mieszka, to i od 3 miesięcy też się dzieje. Coś takiego w stylu. Prosi nas o Pokédex. Dostajemy Pokédex z Zerotonem. Czyli upgrade'uje nam go. Dobra. Dobra. Specjalny rok. Thank you very much. Pokazywać będzie nam mapę miasta ten latem. Nie, przed ten co kurna zawsze przegrywa i się z tego cieszy. No to już jest denerwujący. Ho.
Wygląda ładnie, dobra. Dawajcie czy coś. O, takie pierdy małe to. Dostaliśmy coś. O, i tu widać było odbicie tą mapy. Musimy do szkoły. Kor. No ja 5 dni w tygodniu chodzę, to po co? A ile raz? Z tego co wiem, to nie ma tu czego szukać chyba. Oprócz przejrzenia go to bardziej polecam jakimś profesjonalistom albo. Po prostu dla zabawy, każdy by sobie przyjrzał. A my lecimy dalej. Wzdłuż plaży. I nie było chyba wcześniej. Zrobione potem. Ale to nie wiem, jakich kurwa winy, bo to nie jest krzyby. Piękny, dobra. Las Madison. Znowu Madison. Wingo. Nie myśli na postaci disarming voicem. Kolejny raz, a nie. A 11 poziom dostaje 2 do ataku, 2 do specjalnego ataku, czyli widać, że... O, Baby Little Eyes jest to atak obniżający atak, a tak jak grą, tylko że jeśli ktoś używa ataku, to my będziemy przed nim. Ma priorytet. Więc fajnie. Aren't you? No, no. Brałem, on coś opowiedział, niezbyt ciekawego. No to chyba więcej nie mamy, nic. Do robienia. Możemy się wrócić, a jakiś wingul może. Zgadzam. No dobra, to się rozprawimy z nim. Disarming voice. Nie jesteś mocny tym mingu. Nie, co robię? Pomyliłem przez chwilę drogę. Ej, dobra, bywa. No to już od niego to na spółkę ucieknie. Nie baga. No. Siódmy poziom miał ten slowpoke, to ciężko byłoby bawić się po pliu. Musiałbym mieć 2 level więcej chociażby. Dobra, co mnie interesuje? Pewnie muszę w lewo, ale ja sobie pójdę na chwilę w prawo. Staram się ominąć. Czego w prawo? Ponieważ występuje tam nowy boks. A i znowu. Jak pik, pek, walnę go i uciekam.
To Jangus tu ucieka. Nie, w ostatnim kąpku trawy. Znowu durny Janusz. No wcześniej mnie nie... Tak nie, po prostu nie napastowali. Dobra. Znowu bug. Ale tam na górę nie można. Ale w tych trafach jest piczu. Oj, trochę spoilerowałem, ale... Oby nie był nocą. Ale dyba. No to... Nie, postaram się dojść, bo jeszcze z dwa poksy spotkać. Nie będę to piczu, to złapię poza odcinkiem. Nie, no go stąd nie uciekł. Jest i piczu, więc mamy szczęście. Nie boję się go rozwalić. Może spróbujemy szczęścia i... Jedna się pokoboli. Piczu, nie. Charm. Horsley Hell. Dobra, mocno zmalał mój atak. Coś użyję Baby Doll Eyes. I tak jestem jeszcze przy mowie. Może użyję jeszcze Charm, a nie Thunderfuck. No to będzie mocno efektywne. Aby kryta nie zrobił. To jest najważniejsze. Użyj czarma, błagam. Tak jest. Czy mam obniżony atak o 4 poziomy? Już atak na pewno nie zabierze mu więcej niż... no drobnostkę. Sparaliżowany. To nie jest zbyt fajne, bo muszę zaatakować go. Chyba ma dość dobry poziom, by użyć pokebola. Dobry poziom zdrowia. I... złapany. Nasz pierwszy pogodek się. Przynajmniej się eksport do niego. I tak wygląda, jak się zarejestrujesz w teksie. Nie dam mu nikku. Może później się da zmienić. A teraz się już z wami żegnam gorąco i serdecznie. Do zobaczenia w
kolejnym odcinku z Pokémon Moon. Mam nadzieję, że to był dość spoko odcinek, z tym bardziej, że złapaliśmy kogoś do nowej drużyny, kogoś nowego do drużyny. Doszliśmy tu. Tam nie wiem, czy centrum będzie poksów i do leczenia, ale no i leczymy się. A w końcu żegnam się do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć!